od początku dzisiaj, takie pedałowanie? Tak, od początku. Od samego początku zamierzam do samego końca. No to trochę godzin pani i kilometrów dzisiaj przejedzie. Ile pani już ma na liczniku? Ciężko jest teraz powiedzieć, ale tak około 50 na pewno. Rozumiem, że to pani pasja, ale dzisiaj połączona z czymś wyjątkowym. Tak, bo jedziemy specjalnie dla powodzian, charytatywnie, więc warto, tak, dać siebie wszystko. Pojedynczo, pozycja druga. Wyprostuj się. Postanowiliśmy, żeby naszą energię przełożyć właśnie na pedały roweru, a wszyscy uczestnicy złożyli się na cegiełki, wpłacili pieniądze dla potrzebujących i dzięki temu my tutaj trenujemy, a oni dostaną od nas energię i konkretne wsparcie finansowe. Czy to jest też taki wyjątkowy trening, jeśli chodzi o to, co zaproponowaliście dzisiaj, bo to trwa przecież kilka godzin? Tak, to są 4 godziny, ale jesteśmy profesjonalnymi trenerami. Według szkoły ICG jest metodyka treningowa, jest step by step dla uczestników. Oczywiście w 4 godzinie będzie mega finał, ale teraz wszyscy tonujemy jeszcze emocje, żeby faktycznie dojechać do końca. Czy to jest dzisiaj takie ćwiczenie, które jest ćwiczeniem i dla początkujących, i dla zaawansowanych? Tak, właśnie sztuka trenerska polega na tym, żeby zintegrować każdego uczestnika. Są też nowe osoby, są doświadczone i bardzo nam zależy, żeby indoor cycling był inkluzywny, bo jest inkluzywny, jest dla każdego, niezależnie od wieku i stopnia fitness. Uczestnicy, jak widać, są bardzo zadowoleni. Oczywiście są tacy, którzy jadą 4 godziny i są z tego bardzo zadowoleni, dumni wręcz z siebie. Są też osoby, które wymieniają się rowerem. Była możliwość wykupienia cegiełki, jeden rower na 2 osoby i wtedy wymieniają się w trakcie tej jazdy. Ale powiem szczerze, że endorfiny, które tu towarzyszą, całe show wręcz, jak widać i na ekranach, no my staramy się ze swojej strony również w jakiś sposób zachęcić ich, zmotywować, zmobilizować i jak widać jest świetna zabawa. Na czym polega ten fun, jak to się mówi? Mówisz, że to jest to, a nie robi pani czegoś innego, jeśli chodzi o sport, czy o taką rekreację? Robię też coś innego, ale no, trzeba mieć to coś. I rowery mnie wciągnęły. Codziennie jestem tutaj, codziennie na rowerach. Jest motywacja grupy, jest fajna muzyka, są fajni ludzie, relaks, odpoczynek psychiczny przede wszystkim. Naprawdę polecam. Czyli to jest takie dobre zmęczenie, rozumiem? Tak, tak. Ja dużo pracuję głową, więc tutaj przychodzę na relaks taki psychiczny. Wydaje się, że ktoś sobie wchodzi na ten rowerek i tak sobie tylko pedałuje, a tak naprawdę na czym polega cała ta filozofia? Filozofia, wydaje się to takie banalne, siadamy i jedziemy, ale są różne techniki jazdy. Dla osób już bardziej zaawansowanych jest to seated climb, standing climb, jumps i wave'y. A wy przetłumaczysz nam to? Tak, również frozen, więc jest to jazda na siedząco, na stojąco z obciążeniem. Jumpsy są to równomierne podskoki, wykonujemy je na 16, na 8, na 4, zdarzają się też na 2, więc wave'y są to przesunięcia horyzontalne, czyli po linii prostej do przodu i do tyłu, nieznacznie nad siodełkiem. Wszystkie te pozycje są bezpieczne, towarzyszą nam ludzie nie tylko z Opola, to jest rewelacyjne, przyjechała Oława, Wrocław, Warszawa, więc dla nas jest to naprawdę rewelacyjne, że tak ludzie się zmobilizowali i chcieli w jakiś sposób pomóc. Zgłosiło się bardzo dużo osób, ale w indoor cycling limitem jest liczba rowerów. Przywieźliśmy je z różnych klubów, tu świetna współpraca, no ale sala i ilość rowerów limituje, jest nas około 50 osób, 40 mniej więcej jedzie 4 godziny, około 10 się zmienia, także jest bardzo energetycznie, dynamicznie, robimy to z uśmiechem i mamy nadzieję, że powodzianie odczują tą energię. Zbieramy to wszystko do jednego konta i przekazujemy na opolski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To są profesjonaliści, którzy wiedzą, jak te pieniądze przekazać. Jest to sztab opolski, także jesteśmy pewni, że będzie to w obrębie województwa opolskiego. Natomiast gdzie dokładnie dowiemy się, dostaniemy certyfikat i będziemy mogli przekazać, gdzie konkretnie, kogo te pieniądze wsparły.